No już. Już? Już, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Pomorska Telewizja Narodowa. Kontradmirał, dowódca Morskich Duży Strzeleckich Sławomir Ziębiński. A może ty się przedstawić naszym widzom? Jestem Jan Kabat. Pochodzę z, matka z Polski, a ojciec ze Szwajcarii. Jestem obywatelem Polski i Szwajcarii. Rozumiem, bo myśmy dzisiaj mieli, kochany, konferencję na temat obrony terytorialnej kraju, na temat właśnie jak to rozwinąć, jak to działać, no bo wiesz, że w Polsce nie można mieć broni, pozwolenia na broń trzeba mieć. A jak jest w Szwajcarii, może powiesz do kochany? W Szwajcarii trzeba mieć pozwolenie na broń, na typu bronię długą. Długą i jak to się nazywa, i pistolet. No, pistolety, co, wszystko co krótkie trzeba mieć pozwolenie. Dobrze, ale a... nie obowiązuje ten przepis na niektóre typy broni, na przykład na bronie czarnoprochowa nie obowiązuje i też na wszystko co jest z ładowaniem manualnym. Aha, czyli znaczy, karabiny maszynowe trzeba mieć. Pojedyncze, a wszystko co maszynowe lub semiautomatyczne trzeba mieć pozwolenie. Dobra, a ty byłeś w wojsku? Tak, jaki stopień masz w wojsku? Jestem sierżantem. Sierżantem. Ale to była czynna służba, czy to było zawodowo? Obowiązkowa służba. A to nie była zawodowa? Nie była zawodowa. Tylko obowiązkowa. I teraz skończyłeś służbę. Tak, dokładnie. I teraz wyszedłeś z wojska i co, broń masz w domu? Możesz tak, mieć w domu? Tak, mam w domu i no, trzeba ją odkupić po prostu. Odkupić i, od armii? Tak, od armii. I gdzie masz poprosić o pozwolenie. Też trzeba poprosić o pozwolenie, ale to zazwyczaj dają, bo jak w wojsku to... Przeszkolone. Przeszkolone, dokładnie. Jasne. I teraz co dalej? Masz tą broń, jakby się coś stało, jakbyś była jakaś wojna czy coś, to ty wtedy jesteś przeszkolony? Jestem przeszkolony. I cię biorą do wojska? Biorą mnie do wojska. Ale z bronią od razu przychodzisz swoją. No, można przyjść z bronią. Tak, tak. Swoją, ale wtedy oni tylko zmieniają małą część na karabinie, że ona nie umożliwia automatyczny. Czyli ty masz w sumie automat, ale przestawiony na pojedynczy strzał. Na pojedynczy strzał. Ale masz automat. Ale mam automat. Rozumiem. Czyli każdy Szwajcar ma prawo mieć broń w domu. Tak wygląda z tego. Dokładnie. Aha. No to ciekawe rzeczy mówisz nam. A tu w Polsce co robisz? Jestem, jak to się nazywa, bo tęsknię za Polską. Ale co, masz rodzinę? Nie, w Polsce? Jestem z dziewczyną. Dziewczynę masz polskie? Polska dziewczyna? Nie, z Hiszpanii. Espanol? Tak, i nie wiem, jak to się nazywa, przedstawiam Polskę. Aha, oglądasz Polskę z tą dziewczyną. Odwiedzamy. Odwiedzacie. Do Gdańska zapraszamy, nad morze. A, dobrze. No, pozdrawiam. Sławomir Ziębiński, kontradmirał, dowódca Morskich Duży Strzeleckich. No może dasz jakieś namiary, to się wymienimy kontaktami. Dziękuję. Dziękuję, życie.